Z banerami premierze ratuj kolejarzy ponad 100 związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności we wtorkowy poranek wtargnęło na tory kolejowe w Katowicach. To odpowiedź na trwające zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Zwolnienia mają objąć do 30% zatrudnionych. Poranny protest utrudnił ruch 22 pociągów i trwał ponad 2 godziny. Karolina Komada. Choć opóźnienia w połączeniach kolejowych na węźle katowickim wkrótce będą nieuniknione, to jednak te dzisiejsze nie były planowane. Nie zwalniacie kolejarzy! We wtorkowy poranek grupa ponad 100 związkowców zablokowała tory kolejowe przy ulicy Floriana w Katowicach. Protestowali przeciwko zwolnieniom grupowym w PKP Cargo i Cargo Tabor. Ludzie przeżywają tragedię, mają małe dzieci, pobrali kredyty, pokupili mieszkania i zostają w zasadzie bez środków do życia. Do 30 września w ramach grupowych zwolnień ma zwolnić 4124 osoby w PKP Cargo. I bez względu, czy to są kobiety w ciąży, czy co, żadnych ochron. Po prostu czy 5 lat do emerytury, czy 4, czy 3, wszystkich po prostu do zwolnienia. Prawie 800 osób ma stracić pracę w województwie śląskim. Decyzja o zwolnieniach została podjęta ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki. Pracownicy nie zgadzają się z nową polityką firmy i próbują negocjować. Dlatego też pracownicy po raz kolejny zdecydowali się na protest. Tym razem w towarzystwie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Olbrzymi apel do wszystkich rządzących, do pana prezesa, do prezesa grupy PKP, do pana premiera, tak jak tutaj wisi ten transparent, żeby pan premier ratował kolejarzy, żeby zmienić sekwencję negocjacji, żeby nie zwalniać tych ludzi, żeby nie wyrzucać ich na bruk. Na tym nie polega żadna restrukturyzacja żadnej firmy. Ludzi ciężkie czasy w firmie powinny dotknąć na samym końcu, a nie na samym początku. Liczymy na to, że ktoś przyjdzie po rozum do głowy, że wznowi negocjacje, że zwolnienia grupowe zostaną wstrzymane. Czy tak się stanie, trudno powiedzieć, choć stanowisko zarządu PKP Cargo, które wpłynęło do naszej redakcji, wielkich nadziei zwalnianym pracownikom nie daje. Gospodarka rabunkowa, którą prowadziły poprzednie zarządy pod rękę z tym właśnie związkiem zawodowym, doprowadziła do tego miejsca, w którym spółka jest obecnie. Nie mamy przewozów, mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o płynność finansową, mamy przerost zatrudnienia, przerost taboru oraz nieruchomości. Od kilku miesięcy staramy się konsekwentnie restrukturyzować spółkę, bo naszym celem jest jej uratowanie. Chcemy, żeby już pod koniec roku była ona jak najbardziej zdrowa, ale żeby to się udało, musimy niestety rozstać się z częścią pracowników, bo bez tego spółka nie przetrwa. Przetrwać we wtorek rano musieli za to pasażerowie, których pociągi nie mogły dojechać do i wyjechać ze stacji Katowice. Jak poinformowały PKP PLK, utrudnienia dotknęły 22 składów, a opóźnienia wyniosły łącznie 405 minut. W miarę możliwości prowadziliśmy składy drogą okrężną, która pomija katowicki węzeł kolejowy, to droga z Chorzowa przez Mysłowice i Hajduki do Dąbrowy Górniczej. Uruchomiliśmy honorowanie biletów kolei śląskich w autobusach i tramwajach ZTM na odcinku z Dąbrowy Górniczej do Gliwic. Bilety kolei śląskich honorowało także Intercity na odcinku Zawiercie-Gliwice. Po godzinie 10.30 ruch kolejowy został wznowiony. To wtedy zakończył się protest, który, jak zapowiadają związkowcy, może się powtórzyć, jeżeli nie będzie kompromisu z zarządem. Spółka pracuje aktualnie nad planem naprawczym. Ma on być gotowy jeszcze tej jesieni.